Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Top 10. Wita się z wami Żiżej, a także Ilona i kontynuujemy naszą serię Top 10. Dzisiejsza nazwa odcinka to Top 10 rzeczy, które zabił lub właśnie to powoli robi internet. Materiał został zaczerpnięty ze strony joemonster.org. Na rynek pracy weszło kilka lat temu pokolenie, które nie zna życia przed internetem. Ludzie ci od samego początku żyli w sieci i nie zastanawiają się, gdzie ja widziałem tego aktora, tylko błyskawicznie to googlują. 10. Encyklopedia. Dawno temu nauczyciele nie pozwalali korzystać z encyklopedii przy pisaniu zadań domowych. Podobnie jak dziś, zabraniają korzystania z Wikipedii. Czym była encyklopedia? Był to zbiór informacji zawarty w kilku lub kilkunastu opasłych tomiszczach wydrukowanych na papierze. Encyklopedia na pewno zawierała mniej błędów niż Wikipedia i można było wierzyć we wszystko, co się w niej wyczytało. Praktycznie w każdym domu stała na półce i była często używana. Wraz z komputerami pojawiły się encyklopedie na płytach CD, ale gdy internet stał się powszechnie dostępny, encyklopedie zniknęły bezpowrotnie. 9. Biura podróży. Gdzieś w okolicach roku 1995 szedłeś do biura turystycznego, zanim wybrałeś się w podróż. Siadało się w fotelu, pracownik pokazywał katalogi i opowiadał o wszystkich opcjach, a następnie załatwiał wszystkie rezerwacje. Dziś każdy z nas może sobie wyszukać najlepszą dla siebie ofertę w necie i poczytać opinie ludzi, którzy w danym miejscu już byli. Po co więc płacić komuś za wyszukanie wycieczki, skoro można to zrobić samemu? 8. Gazety. Kiedyś gazety były jedynym źródłem informacji o tym, co się dzieje w kraju i na świecie. W niektórych państwach były nawet dwa wydania, ranne i popołudniowe. Wiadomości nadawane w telewizji nie zaszkodziły gazetom, ale internet stał się ich katem. Co rok zmniejszają się ilości tytułów i liczba sprzedanych egzemplarzy. Młodzi ludzie nie kupują papierowych gazet, bo wszystkie informacje mogą przeczytać na telefonie. Niestety, wraz z gazetami umiera wiara w to, co przeczytamy i rzetelność dziennikarska. 7. Skromność. Kiedyś były takie czasy, że jeśli chciało się zobaczyć śliczną koleżankę z klasy w bikini, czy też przystojniaka ze szkoły bez koszulki, trzeba było się dowiedzieć, gdzie chodzą na basen czy na plażę. Dziś nie musisz się tak wysilać. Wszyscy wrzucają fotki z plaży, szatni na basenie czy swojej sypialni. Po co podglądać kogoś, czając się w krzaczorach, skoro prędzej czy później obiekt naszych westchnień wrzuci swoje gołe zdjęcie w internet? 6. Księgarnie i sklepy muzyczne. Gdy wprowadzono w tamtym roku tak zwany bezpłatny podręcznik, księgarze w całej Polsce zaczęli wieść rychły koniec księgarni. I tak najprawdopodobniej się stanie. Młodzi ludzie po prostu nie czytają. Ci trochę starsi wolą ściągnąć sobie książkę na Kindle albo inny czytnik. To samo jest z muzyką. Po co kupować i przechowywać płyty, skoro w internecie jest mnóstwo darmowej muzyki, która zmieści się z łatwością na mikroskopijnym odtwarzaczu lub w telefonie. Kiedyś mądrzy ludzie pracowali w księgarniach, a fajni ludzie w sklepach z płytami. Ciekawe, gdzie dziś pracują. 5. Prywatność. Co kilka dni możemy przeczytać o tym, że wyciekły poufne dane klientów różnych firm i usługodawców. Ludzie, którzy boją się o to, że ich dane mogą wpaść w niepowołane ręce, powinni się trzymać jak najdalej od internetu. Cokolwiek tam się znajdzie, zostaje na wieki. Ale to też nie do końca idealne rozwiązanie. Jeśli podamy swoje dane do kredytu, meldunku, czy też przy kupowaniu telefonu na abonament, wszystko to wyląduje w sieci. A firmy znane są z tego, że czasem lubią sprzedać innym dane swoich klientów. 4. Pisanie i wysyłanie listów.
E-mail to cudowny wynalazek. Napiszesz parę zdań, poprawisz podkreślone błędy i wysyłasz. Odbiorca za kilka sekund może odczytać twój list na ekranie smartfona. Jakieś 30 lat temu zajęłoby to około tygodnia. Ręczne napisanie listu, zapakowanie go w kopertę, spacer do skrzynki lub na pocztę i oczekiwanie na odpowiedź to coś, czego współczesne społeczeństwo, przyzwyczajone do natychmiastowej gratyfikacji, nie byłoby w stanie znieść. Jednak starsi ludzie, którzy korzystają z poczty elektronicznej, z rozrzewieniem wspominają czasy, gdy wysyłało się i otrzymywało odręcznie pisane listy. Trzy. Pilnowanie własnego nosa. Użytkownicy Facebooka i innych stron społecznościowych wrzucają prywatne zdjęcia, przemyślenia i zachęcają do skomentowania. Coraz trudniej jest pominąć milczeniem niektóre rzeczy, które wylewają się na nas strumieniem z monitorów. Kiedyś nikt by nie zauważył, że sąsiadka przytyła, dziś umieści zdjęcie w skąpym stroju i napisze, że wygląda jak świnia i prosi o podzielenie się skutecznymi dietami. Rada dnia. Jeśli nie chcesz, żeby się na ciebie śmiertelnie obraziła, nie pisz nic o dietach, tylko skomplementuj zdjęcie. Dwa. Przemysł filmowy dla dorosłych. Porno zawsze się dobrze sprzedawało. Klienci kupowali filmy, chodzili do wypożyczalni, czy też podglądali rozbierające się panienki w odpowiednich przybytkach. Porno szybciutko przeniosło się do internetu i bije rekordy popularności. Jednak z powierzchni ziemi zniknęły wypożyczalnie, a aktorzy porno mają mniej roboty, ponieważ ostatnio bardziej popularne stały się filmy amatorskie, wrzucane co sekundę w sieć. Znikają również gazety dla dorosłych. W tamtym roku pożegnaliśmy na zawsze niezniszczalnego, wydawałoby się, Playboya. Jeden. Uniwersytet. Po co chodzić na zajęcia, wynajmować mieszkanie w odległym mieście i martwić się o to, co by dziś zjeść? Obecnie można studiować wiele kierunków online, siedząc u mamusi w kuchni, tanio, miło i wygodnie. A, no i o tej godzinie, kiedy nam pasuje. Na uczelnię jeździ się tylko podczas sesji egzaminacyjnej. W ostatnim dziesięcioleciu namnożyło się takich studiów internetowych. Mają one złe strony, takie jak brak kontaktu z wykładowcą i innymi studentami, oraz dobre. Stać jest na nie wszystkich. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Top 10, moi drodzy. I oczywiście dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie lajka i napiszcie jakiś przemiły komentarz na dole. A jeżeli chcecie więcej odcinków z moją siostrą, to oczywiście dajcie znać. A tymczasem zapraszamy Was na wszystkie social media, które znajdziecie w opisie, takie jak Instagram, Facebook oraz Snapchat. I to by było na tyle. Komentował Żyżej, a także Ilona. I dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!